Witam serdecznie, mi gościem Grzegorz Ciężopka, Brotiflex. Cześć, witam. Grzegorz, fantastyczne spotkanie. Obydwu zespołów, co prawda przegrywacie, ale był to mecz walki charakterów. Dzisiaj lepsza drużyna przeciwna. Co właśnie zaważyło o tym, że nie potrafiliście utrzymać pierwszych bramek, a potem traciliście kolejne? No, uważam właśnie, że fajnie weszliśmy mecz. Pierwszy raz mieliśmy w sezonie pełną kadrę. No i co, no i dostajemy bramkę 10 sekund przed końcem z wolnego. Później zaczynamy drugą połowę. I chyba w trzeciej sekundzie drugiej połowy dostajemy bramkę na 2-2. Później mieliśmy sytuację na 3-2. Tracimy piłkę, dostajemy bramkę na 3-2. Takie małe detale. Później przy 3-2 mieliśmy na 3-3. Dostajemy na 4-2. Wynik mógł być inny, ale jest jaki jest, trudno. Bardzo fajnie to rzeczowo opisałeś, rzeczywiście z takimi szczegółami. Drużyna przeciwna, Nowosądecka, to jest też debiutant, jeżeli chodzi o tą pierwszą ligę, wy też jesteście debiutantem. Co, jest różnica poziomu między drugą a pierwszą ligą? No na pewno jest. Myślałem, że jest mniejsza. My też mało, no, dużo słabiej gra, dużo gorzej gramy niż w tamtym sezonie według mnie. Nie wiem, czym to jest spowodowane, bo uważam, że potencjał naszej drużyny jest na wyższe miejsce niż aktualnie się znajdujemy. No właśnie, co zrobić w kolejnych kolejkach, żeby ten potencjał przewrócić? Wszak wszyscy mówili, że Brotiflex będzie na pewno w pierwszej piątce. No, szczerze mówiąc, też tak zakładaliśmy, co przywrócić. No, według mnie źle bronimy. Gubimy krycie, no i słabo przechodzimy z ataku do obrony. Patrząc na opinie drużyn, które tutaj rywalizują w pierwszej lidze, dalej twierdzą, że Brotiflex nie będzie brał udziału w spadku do drugiej lidze, że jednak się obronicie, bo pomimo, że was wyniki nie bronią, to każdy mówi, że macie fajny skład i fajnie gracie, tylko brakuje tego czegoś. No właśnie, brakuje tego czegoś, no i szczerze mówiąc też mam nadzieję, że będziemy grać w tej mistrzowskiej grupie. Już nawet nie chodzi o utrzymanie, ale z lepszymi drużynami się lepiej gra. Dziękuję za wywiad. Dzięki.